Nasze polskie doświadczenie z gazem, z interwencją Komisji Europejskiej przy zakupach gazu jest bardzo pozytywne. Ja gorąco popieram tego typu interwencje oraz nadzór Komisji Europejskiej nad trudnym procesem negocjacji kontraktów gazowych. Stąd to, co faktycznie zaszło, czyli takie podpisanie porozumienia między Węgrami a Federacją Rosyjską dotyczące dostaw gazu, jest oczywiście niepokojące i to nie jest takie zjawisko, które będzie pomagało w forsowaniu tego projektu Unii Energetycznej. Generalnie rzecz biorąc, muszę powiedzieć, że to, do czego doszło, no to raczej mamy do czynienia z przykładem takie próby rozbicia Unii Energetycznej, całej koncepcji Unii Energetycznej, próby korupcji politycznej związanej z transakcją wiązaną. Z jednej strony kwestia zakupu gazu, upustu znaczącego poniżej 300 dolarów za 1000 metrów sześciennych, plus zniesienie zasady take or pay, czyli bierz lub płać, bardzo istotne i wyjątkowo zdarzające się w historii ostatnich negocjacji przez ostatnich kilku lat, plus finansowanie budowy elektrowni atomowej. W zamian za to głośne poparcie przeciwko sankcjom nakładanym na Federację Rosyjską. A więc dla mnie jest to właśnie przykład takiej transakcji wiązanej, do której doszło między Federacją Rosyjską a Węgrami. Coś, co absolutnie nie powinno mieć już miejsca w XXI wieku, a przede wszystkim w 2015 roku, bo to zaprzecza idei Unii Energetycznej. Nie o to walczymy, zabiegając o ten projekt. Z jednej strony budujemy elektrownię atomową w oparciu o technologię rosyjską oraz również pieniądz rosyjski, czyli kredyt w wysokości 10 miliardów dolarów, a z drugiej strony znacząca obniżka w sumie na poziomie 260 dolarów. To jest faktycznie bardzo tania cena gazu, ale tutaj upatruję w tym przypadku w sumie plus dla Polski. A mianowicie, ponieważ my przygotowujemy się, czy polska strona PGNiG, polska spółka przygotowuje się do finalizacji umów, rozmowy i negocjacji gazowych między PGNiG-iem a Gazpromem. W związku z tym mamy dzisiaj dwa bardzo silne argumenty przemawiające na korzyść polskiego odbiorca. Mianowicie to, że jeżeli Węgrom zaoferowali się cenę 260 dolarów za 1000 metrów sześciennych, to dlaczego Polska ma płacić znacznie więcej? Taki jest już dość realny i ważny dowód na to, że ta cena może być znacznie niższa niż ta, która dzisiaj jest oferowana w długoletnim kontrakcie dla Polski. Oraz drugi bardzo istotny element, jeżeli strona węgierska otrzymała zwolnienie z zasady tak zwanej bierz lub płać take or pay, proszę bardzo, jest na to podstawa do tego, żeby się dzisiaj domagać również zniesienia tej klauzuli w naszym kontrakcie gazowym i że jest to możliwe, że da się to zrobić. To jest bardzo ważny argument dla nas i dla Komisji Europejskiej.